Słuchajcie, chciałam Wam pokazać, jakie robaczki wytropiłam ostatnio, bo w ogóle zgłosiła się do mnie dziewczyna, która miała problem generalnie z oddychaniem, z zatkanymi zatokami, z przewlekłymi infekcjami. Była uzależniona od takich preparatów różnego rodzaju wziewnych i zakraplanych do nosa, które umożliwiały jej oddychanie. Natomiast słuchajcie, myśmy tutaj wytropiły jaja owsików i trochę takich drobnych bakterii. Ale zaraz jeszcze chciałam Wam pokazać, tylko muszę to zrobić tak, żeby danych niestety nie pokazać Wam. Natomiast, o, słuchajcie, zobaczcie. Tutaj mamy wyrostek robaczkowy. Tutaj, o, ten malutki. O, tu, taki maciubci jest ten wyrostek. I zobaczcie, jak robiłam tą diagnostykę, to na co zwróciłam uwagę, to właśnie to, że wstępująca część jelita grubego, wyrostek robaczkowy, zobaczcie, jaki ma stan zapalny. Słuchajcie, my nie znamy sytuacji, żeby ktoś był leczony z powodu przewlekłego albo nawet no, przewlekłego stanu zapalnego wyrostka, bo jak jest ostry, to wiadomo, idziemy na stół, od razu jest operacja. Natomiast zanim, słuchajcie, dojdzie do tego ostrego stanu, to te procesy zapalne się toczą i one się toczą czasami dosyć długo. I tutaj, słuchajcie, okazuje się, że prawdopodobnie tutaj ta przewlekła infekcja owsikami, być może te owsiki już w ogóle sobie tam dawno zeszły, zostały same jaja. I te jaja owsików, one sobie weszły tutaj do wyrostka robaczkowego i one spowodowały, że tutaj wytworzył się stan zapalny, a to z kolei ma wpływ na ogólne stany zapalne tutaj w jelitach, co wtórnie powoduje, że no, mamy infekcje przewlekłe górnych dróg oddechowych, ponieważ jak wiemy, płuca są energetycznie połączone tutaj z jelitem grubym, a płuca to również zatoki długofalowo, więc taki może być, zobaczcie, ciąg wydarzeń zupełnie nieoczekiwany i tak się może właśnie zdarzyć. Także jak chcecie wszystko dokładnie przeanalizować, to trzeba, słuchajcie, naprawdę zacząć od początku, a nie zajmować się wyłącznie objawami.